Czego osoba ukochana pragnie, czyli czego on lub czego ona pragnie w stosunku do ciebie, osoba słuchająca. Zapytajmy dzisiaj klasycznej talii Tarota. Myślcie o swojej osobie ukochanej i zaczynamy. Czego on pragnie? Czego on pragnie? Pokażcie, kochane, karty. Czego on pragnie? Pokażcie, kochane, karty. Czego osoba ukochana, o której teraz myślę, pragnie? Pokażcie, kochane, karty. Pokażcie, kochane, karty. Pokażcie, kochane, karty. Czego on, ona pragnie? Czego on pragnie? Pokażcie, kochane, karty. Czego on pragnie ze mną? Czego on pragnie ze mną? Czego on pragnie ze mną? Czego on pragnie? Czego on pragnie? Czego on pragnie tak naprawdę? Pokażcie, kochane, karty. Czego on pragnie? Dobrze, czyli w przełożeniu mamy już króla kielichów. Wow, król kielichów, czyli miłości. Miłości, emocjonalności, romantyzmu, związku romantycznego, głębokich emocji, tak? Król kielichów oczywiście uczuciowa osoba, to żywioł wody, tak? Czyli może to być rak, skorpion lub ryby, lub w znaku horoskopu lub w ascendencie, więc no, to na pewno chodzi tutaj o emocjonalną relację, pełną emocji, romantyczności, pięknych uczuć, tak? Na pewno jest to osoba ukochana, bardzo emocjonalna, która chce poświęcić się miłości i pięknemu emocjonalnemu związku. Tutaj są jeszcze jakieś blokady, lęki, tak? Ta osoba jeszcze się blokuje, jeszcze się może lęka, boi czegoś, ma jakieś złe doświadczenia lub, no nie wiem, są jakieś tu jeszcze przeszkody między wami, nic nie chce ta osoba widzieć, słyszeć, boi się, jakby zamyka na te emocje. Ale weźmie ta osoba sprawy w swoje ręce. Też nie ukrywam, że seksualność jest dla tej osoby bardzo ważna, ponieważ mamy w przełożeniu króla kielichów, ale tutaj pokazuje nam się król buław. Król buław to bardzo osoba pewna siebie, która podąża na pewno do zamierzonych swoich celów i walczy o swoje cele, ale jest to też osoba bardzo seksualna, tak? Która jest atrakcyjna, charyzmatyczna, która tylko wchodzi w relację, jeśli wie, że na przykład będzie też dobra seksualność, tak? Chemia, przyciąganie. No i mamy tutaj oczywiście też derwagen, czyli po polsku, przepraszam, wypadło mi teraz to słowo, no furman, czyli przepraszam, no, nie przypomni mi się teraz to słowo po polsku w kartach, no ale mamy tutaj osobę, która szybko będzie działać, tak? Też osobę właśnie seksualną, bo to też jest karta seksualna. Też osoba, która szybko działa, chce może się chce szybko działać w tej relacji, chce być może się spotkać, przyjechać, ale nie wiadomo też, w którą stronę to działanie tej osoby, takie troszeczkę chaotyczne, raptowne, może pójść, czy pójdzie w dobrą stronę, czy w złą, tak? Mamy czarne, białe, dobro i zło. Czy te sprawy potoczą się po prostu w tym dobrym kierunku? Rydwan się nazywa to po polsku, przepraszam, derwagen, czyli rydwan. Tak, nie wiadomo, czy ten rydwan pójdzie w dobrą stronę właśnie.
czy rozwiąże się to wszystko tutaj, posunie się to naprzód wszystko w dobrym kierunku, dobrze, tak? Nie wiemy jeszcze tutaj, jaki będzie rezultat jakby tego szybkiego, być może nawet wręcz chaotycznego działania. Ale niemniej jednak będzie ta osoba chciała działać, żeby tutaj szybko się coś między wami rozwinęło. No i oczywiście mamy kochankowie, tak? Kochankowie, no wręcz jest anioł stróż, tej opatrzność Boża nad wami, kochankowie, którzy oczywiście mają tutaj aspekt seksualny, bardzo silna chemia, przyciąganie, bardzo ważna jest tutaj romantyczność między wami, romantyczny, piękny czas, ale również miłość, tak, która się może z tego właśnie rozwinąć, ponieważ jest to karta pozytywna, jest to karta też nie tylko seksu, ale miłości, tak? Szóstka wielkich arkan, czyli bardzo poważny tutaj wątek właśnie kochanków, z którego może się wykluć coś stabilnego. Owszem, może to być osoba młoda, młodsza od was lub taka młodzieńcza wręcz, tryskająca młodzieńczością, młodzieńcze ma zachowanie, czy młodzieńczo wygląda, czy wiekiem młodsza od was, ale jest to osoba być może jeszcze troszkę niedojrzała, która się jeszcze przygląda, patrzy, rozwija. Natomiast tutaj paść monet mówi o tym, że z tych kochanków, z tej relacji kochanków, tak, z tego pięknego romansu, z tej pięknej chemii może się tutaj rozwinąć powolutku, ostrożnie, coś stabilnego, pomimo że to jeszcze nie jest w takim teraz jakby stadium poważnym, powiedzmy, ale może się krok po kroczku powoli rozwijać coś stabilnego, może wyjść coś rzeczywiście stabilnego, tak, ponieważ mamy tutaj tego króla kielichów, dla którego ważna jest miłość i ważne jest uczucie i romantyczność oraz romantyczny związek, naturalnie też pełen seksualności pięknej. Więc czego ta osoba pragnie? Ta osoba pragnie pięknej relacji romantycznej, miłosnej, pięknej seksualności, intymności, dużo emocji, dużo intymności i ta osoba jakby chce wyjść tutaj z blokad, które ma, tak? Chce tutaj pokonać te blokady, chce działać, chce ruszyć tutaj z inicjatywą, z działaniem i ta osoba chce, żeby powoli, krok po kroku to się w stabilną relację tutaj rozwinęło. Piękne czytanie, ciekawe, dobry rozwój, także tego wam życzę. Trzymam kciuki i do usłyszenia już wkrótce.